Drodzy, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie z nadbrzegów Łaby. Dzisiejsza niedziela to już 10. niedziela po Święcie Trójcy Świętej, tradycyjnie w Kościele nazywana Niedzielą Izraela, i o tym też przypominają nam nasze dzisiejsze teksty. Pierwszy z nich to hasło tygodnia, które znajdujemy zapisane w Psalmie 33, wierszu 12. Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Zaś drugi tekst, to jest tekst, który będzie dzisiaj podstawą rozważań w Kościele, znajdujemy zapisany w liście apostoła Pawła do Rzymian w 11 rozdziale od 25 wiersza. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób zbawiony będzie cały Izrael, jak napisano, przyjdzie z Syjonu wybawienie i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Drodzy, warto byśmy od czasu do czasu przypomnieli sobie właśnie tę prawdę. Izrael jest ludem wybranym. Izrael jest umiłowanym ludem Boga. Co ważne, Bóg nigdy się od swojego ludu nie odwrócił, pomimo tego, że zdarzało się, iż lud nieraz odwracał się od swojego Boga. Dzisiejsze słowa przypominają nam prawdę tego, że Bóg zawsze pozostaje wierny swoim obietnicom i swojemu wybraniu. Czasami zadajemy sobie pytanie, dlaczego Bóg wybrał Izraela. Odpowiedź znajdujemy w Bożym Słowie. Dlatego, że go ukochał. Dlatego, że pozostaje to suwerennym wyborem Bożym. I myślę, że właśnie przykład Izraela, przykład Bożej wierności, wierności obietnicom, wierności powołaniu, wierności swojemu Słowu, pokazuje, jak cudowny i wspaniały jest Bóg dla nas, bo przecież w Jezusie Chrystusie każdy z nas pozostaje współdziedzicem Bożego Królestwa, pozostaje dzieckiem Bożym. Życzę wam dobrej, błogosławionej niedzieli. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.